Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Dobra, czas się chyba wziąć do roboty. Powiem wam osobiście, że znów miałem przerwę. Wczoraj jeszcze przecierałem wszystko i powiem wam, że jestem padnięty, jak nie wiem, śpię po 3-4 godziny. Plus nagrywanie, plus to, no naprawdę powiem osobiście, że ostatnio mam kryzys. Kryzys totalny. Ale mam nadzieję, że się niedługo go pozbędę. I niedługo skończysz ten remont. Miał trwać to tylko 1,5 tygodnia, trwa no znacznie więcej. Ale przeżyję. Chyba przeżyję. Dobra, zrobimy sobie trochę prędko od stopu. Z tego powodu, że nie mamy miejsca tu zbytnio na to, no, nawet wszystko. Nie szkodzi. Czy my mieliśmy jakieś ostatnie plany? Oprócz zwiększenia produktywności, to chyba nie. Chyba nie. Nie, przepraszam, mieliśmy plan. Mieliśmy ten plan, mieliśmy stworzyć więcej rakiet. Więcej rakiet, więc myślę, że tak. Dzisiaj się tym zajmiemy oczywiście, bo chciałbym zrobić sobie większą w sumie platformę handlową do tego wszystkiego. W ogóle będę musiał się tego również pozbyć. Nawet nie wiem, czy zaraz tego nie zrobię. Do miejsca? Kurwa. Może być. Nawet mi wszystko ładnie się zmieściło. Zmieściłem sobie oczywiście sloty do przemieszczania tego wszystkiego. Okej. Więc tak. Tu zrobimy sobie platformy handlowe, żeby cały czas te nasze kochane boty sobie tutaj poniekąd działały. Zrobimy sobie naprawdę wielką platformę handlową. Potem będziemy mogli to w razie czego zniszczyć, no wiecie, to nie jest problem. Ale teraz by się to przydało. Teraz by się to przydało. Ja mogę to jakoś postawić? Pozwolisz mi? Chciałem równo. Chciałem równo, ale chyba będzie gówno, a nie równo. Chociaż, ej, no może jest równo? Ha, jest równo. Jest w miarę równo. Tylko, no... To też nie miało tak wyglądać. Też nie miało tak wyglądać. Zresztą nie wiem nawet, czy ja będę mógł tutaj dalej cokolwiek postawić. To tak? To trochę lepiej. Ale jeszcze bym chciał to bardziej. Tak? No może być tak. Znając życie, teraz nie postawię tutaj tego, prawda? O, dziwo chyba postawię. Dziwo chyba nawet postawię. Pyk. A tu postawię? A też postawię. Może i nie postawię. Kurde, nie postawię. Nie postawię. Może? Nie? No nie, nie chcę. Dobra, na razie tyle starczy. Pewnie to 4 by tylko wystarczyły, no ale okej. Tutaj zróbmy sobie oczywiście zapotrzebowanie na żarełko. Chociaż myślę, że bioplastik chyba też nie byłby taki głupi. W ogóle zobaczmy sobie, co tutaj potrzeba. To jest warte stworzenia. Silnik rakietowy 13 tokenów. Pożywienie wysokiej jakości 7. No właśnie. 6, 6, 8, 25 kwarc pulsarowy. Może silnik by cały czas robił? Płytki 25. Powiem wam osobiście, że to pożywienie wysokiej jakości takie... Pan na 10 bym powiedział. Pan na 10 bym powiedział. Wiecie co, może przed tym, jak sobie te silniki tu zaczniemy robić, ja nadal chciałbym trochę puścić w powietrze zwiększenia terraformacji, bo no, tych surowców mamy teraz sporo. Mamy ich sporo, mamy dostęp do tego wszystkiego, co jest najlepsze. Może warto byłoby zwiększyć sobie właśnie tą terraformację. Rakieta wizualizująca drony, zróbmy sobie to, bo jestem ciekaw. O, te drony już mamy, świetnie. Mamy pokazane, gdzie te drony nam sobie podróżują. Także zbierają tutaj ten super stop również. Krem, kobalt, nożnik, ciepła, ciśnienia, roślin. Myślę, że pójdziemy stricte na rośliny. Idziemy w tym kierunku.
można jej też tlen trochę. Dobra. To już mamy. Podlećmy sobie i zobaczmy jeszcze mniej więcej, jak wyglądają nasze właśnie specyfikacje tlenowe i inne tego typu rzeczy. Jak to wygląda i co w ogóle musimy teraz w co inwestować, żeby cokolwiek odblokować w dalszym etapie. Bo faktycznie zaraz nam dojdzie plecak, naprawdę bardzo niedługo. Tlen. Kolektor organizmów wodnych. Właśnie, musimy inwestować w tlen. 150 ppm. To nie jest trudne do zrobienia. Główna terraformacja potem nas czeka. Podgrzewacz po 5. Biomasa. Również niedługo sobie blokujemy. Rakieta rozprzestrzeniająca owady. To by się przydało, ale tego jeszcze nam trochę brakuje. Ekstraktor gazów P2. Ciekawe. Ul P2. Ekstraktor genetyczny. Ulela. W ogóle zwierzęta mamy 39 gram. Nie wiem skąd, ale skądś mamy 39 gram. Ciekawe. Dobra, czyli tlen dictę musimy trochę nadrobić, bo chcę mieć szybko plecak. Idziemy, panie tlenie, cię trochę rozgarnąć. Zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. Prawda, te grzyby to tak średnie, ale ładnie. Okej, okay, i to będzie to. Idziemy sobie z tlenem. To nie da się w większych ilościach wyrobić. Kurczę, jak to teraz rakiety możemy puszczać i puszczać, jak głupi, nie? To przestrzeń zajęta. Aha, w ten sposób. Dobra, nie mamy już silników. Ale co tu się dzieje, to ja nie wiem. Jakieś cyrki. Czemu jeszcze mam tutaj to zrobione? Chyba nie mogę sobie zrobić rekonstrukcji. Mogę sobie zrobić rekonstrukcję. No i dobra. Tutaj chciałbym ciebie właśnie zapotrzebowanie. Może na razie dajmy tutaj w pożywienie. Wszędzie dajmy na razie w pożywienie. Zapotrzebowanie, pożywienie. Wiecie, dobre czego sobie możemy zmodernizować. Tam nie wiem, nawet te dwie damy silniki, drugi damy nie wiem, czy 8, czy co innego. Ale może być takie niepociągłości. Musimy zrobić więcej dronów. To też się przyda. Zapotrzebowanie oczywiście. Super jedzonko. I ustawienia włączone. Czy ja tu kliknąłem włączone? Kliknąłem włączone. I tu również zapotrzebowanie. Pożywienie wysokiej jakości. I włączone. Tu możemy dać na razie silniki. Zapotrzebowanie. Zawsze jest drogie. Bakterie. W ogóle ogniwo 80 teratokenów. To możemy dać próbki bakterii. Pyk, włączone. Pyk, włączone. I niech lata. Widzę, że już drony sobie tutaj to biorą, mniej więcej ogarniają. Bardzo mnie to cieszy. Jeszcze nie wrócił, 24 sekundy. Czy ja coś zamawiałem ostatnio? Dobre pytanie. Że powiedziawszy, nie pamiętam odpowiedzi. Nie wiem, czy coś zamawiałem, czy nie. Nie mam zielonego pojęcia. Ale to niech sobie leci już. Kolejne teratokeny, świetnie. 185 za jeden odlot. Dosyć długo to wszystko trwa. To jest to zbytnio nieopłacalne. Wraca to wraca. No to wróć szybko, już. Czu. Powinno być razem z dolotem tutaj. A nie jeszcze wejście w atmosferę i nie wiadomo co jeszcze. Dajesz. Rakieta jak z... Jezu. Nie pamiętam nazwy. Ja muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić, bo teraz mi to nie da po prostu... Nie da mi to po prostu żyć. Nie Battle Beat. To ja ostatnio grałem.
Content Warning, Lethal Company, o! To też się ostatnio z chłopakami zagrywaliśmy. Dobra. Zróbmy sobie może więcej dronów, żeby to szybciej szło. Nie wiem, czy my mamy w tej chwili jakiś przestój tutaj. Blok kakao trzeba zebrać. Rośnie. Pszenice również. Przydałoby się też więcej tutaj porobić trochę tych miejscóweczek. Pokażcie mi, czy u mnie to żarcie kuleje w tej chwili. No, żarcie jest od groma. Powiedziałbym nawet, że tego żarcia nie ma gdzie kłaść. A jednak jest. Czego brakuje? Miodu. Sola jest, miodu nie ma. Chyba więcej mioda. Dobra, czy my już sobie odblokowaliśmy to? Jak ten tlen? 135, 155. Jeszcze chwilka. Jeszcze chwilka. Zróbmy sobie może przy okazji te drony, co? Silnik rakietowy. Tego już tak dużo nie mamy. Chociaż myślę, że to też nie jest problem do zrobienia. To też chyba nie jest problem do zrobienia. Uran. Mamy dużo pałek uranowych. To mnie bardzo cieszy. To sobie wróćmy tutaj. Ja w razie czego mam tutaj jak rekonstruować to nawet. Kwestia tylko tyle, że trochę to trwa. Kwestia tylko tyle, że trochę to trwa. I trochę to może lagować. Szkoda, że one z ziemi na przykład nie zbierają. To byłoby bardzo ciekawe. Dobra, tylko tak. No mieliśmy zrobić sobie oczywiście te nasze silniki rakietowe. Zbierajmy to. Ekwipunek pełen. Zróbmy te drony w szukawi. Czego brakuje? Wybuchowy proszek. Oh no! Oh no! No, panie Uran, proszę się posunąć. Proszę się posunąć, panie Uran. Okej, okay, tu już jest pusto. Wybuchowy proszek, potrzeba zrobić. Do tego była potrzebna nie mamy siarki? Czy my kulejemy z siarką teraz? Podgrzewasz P5, świetnie. Zeolit, obsydian, aluminium, super stop, to nie tu. Iryt, uran, siarka. Ej, no my kulejemy w tej chwili. Kulejemy trochę z tym. Warto trochę jest. Można go craftować, tutaj też można to zrobić. Dobra, to chyba trzeba w końcu zrobić audyt, że tak powiem. Uran sobie wrzućmy. Zróbmy sobie audyt, ewentualnie nawet. Jestem skłonny zrobić więcej ekstraktorów siarki. Siara. To jest potrzebne do ekstraktora P3. Niedużo. A, no dobra, to teraz się dużo wyjaśniło, dlaczego to kuleje. Czyli trzeba jednak przerobić to w sposób optymalny. Nie ma innej opcji. Tu pewnie też jest maksymalna ilość surowców. O dziwo, nie. No to się bym przeliczył. Się przeliczył akurat. Dobra, to sobie sklirujemy. Ekstraktor rudy P3. Trzeba zrobić sobie dużą tutaj kopalnię, żeby mieć co kraftować. 6 sztuk wystarczy? Powinno. Larwa motyla Imeo. I ekstraktorek rudy kolejny. I tak, chcemy oczywiście siarę. Chcemy oczywiście siarę. Tutaj również siara, tylko nie zapomnij, Shiro, że chcesz również mieć tutaj zaopatrywanie siarkę. Tutaj zaopatrywanie siarkę również. I siana również tu. W ogóle wydaje mi się, że naprawdę będzie trzeba zwiększyć ilości produkowane tutaj przez te nasze kopalnie. Być może to już jest czas, gdzie musimy jednak sobie pozamieniać te kopalnie z P2 na P3.
bo faktycznie może być to dość uciążliwe, bo faktycznie ten hub się może zapchać w końcu. Ten hub się może zapchać i no, potem stoimy. Potem stoimy i nie mamy czym sobie tego produkować. Ja zrobił jeszcze nawet dwa. Ile się da? Się da. No tej siarki nigdy za wiele. Tej siarki nigdy nie za wiele. Mamy już możliwość tworzenia sobie tak naprawdę energii i tym podobnych, więc myślę, że to już nie jest problemem. Można robić ile się chce tych półproduktów. Więc już lecą. Opy. Tu siarka już się oczywiście robi. Tu też się robi. Fajnie. No jest już produkowana, więc dobrze. Więc dobrze. Wodospad nie, super stop nie. Dom, aluminium. Na chwilę do domu. Trzeba się napić. Tu była gdzieś woda. Okej. Okay. Teraz tak. Czas, aby podążyć do uranu. Tu jest uran, tu jest uran. I tu oczywiście też mamy duże ilości uranu i ilości, które no w ogóle nie składujemy. Tych ilości w ogóle nie składujemy, a szkoda, bo to jest marnowanie moim zdaniem. Dlatego trzeba również fabrykę zmienić w tym miejscu. Aż mi wyleciały wszystkie surowce, świetnie. Tutaj. Ekwipunek pełny. To jest bardzo taki, wiecie, niewymiarowy ten, niewymiarowa ogólnie jaskinia. Tylko cokolwiek tu nawet umieścić. Taka lipa straszna z tą jaskinią. To zapewne lepsze jaskinie. Chyba nie mam już surowca, czyli mi brakuje. Nad stopu, ale to nawet nie chodzi o to, że my ich nie mamy jakoś tak jak zrobić, tylko po prostu kwestia, że one nie są wyprodukowane. Zaopatrywanie oczywiście w uran tu będzie. Zaopatrywanie w uran oczywiście. Widzę, że ta siarka naprawdę to już jest surowiec, którym my chyba możemy wydobywać już wszędzie. Totalnie wszędzie. Jak to jest zrobione? Jak ja to zrobiłem? Pytanie, po co ja tak zrobiłem? Tu jest problem jeszcze. Dobra. Podstawmy. To odstawmy tu, niech się oczywiście uran wydobywa. Zaopatrywanie uranowe. Trzeba jeszcze super stópki pozmieniać. I trzeba w końcu też iryt zacząć wydobywać, bo faktycznie problemem może nie jest to, że my tego irydu nie mamy, tylko w którymś momencie możemy się obudzić, że jednak tego irydu nie ma. A on fawety ma, było i nie ma. Zaopatrywanie oczywiście uran. Zaopatrywanie uran. Tu uran i tu już jest gotowe, tak? I papą. Jeżeli papą, zaopatrywanie w uran. Teraz tokeny kolejne. Fajnie. Fajno, fajno. Czekamy, aż drony to ogarną i w razie czego sobie postawimy jeszcze jeden tutaj ekstraktor po tej stronie. Chociaż wiecie co? Zrobimy tu siarę. Przejdźmy się jeszcze na chwilę do domu. Siarka 8 nad stop, świetnie. Właśnie, zobaczcie ile tego irydu zostało. To nie jest dużo. Naprawdę nie jest dużo irydu. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo mało. Jak ze stópkami stoimy? No, też nie jest najlepiej. Też nie jest najlepiej, więc wydaje mi się, że teraz to w ogóle polecimy nawet zrobić te stópki tylko. Tylko. To sobie zgarnimy. To sobie wrzućmy tu. Niech one sobie po to przylecą. Nie tak. Mam po to przylecieć. To sobie zniszczmy.
Niech to będzie w jednym miejscu, bo ja nie lubię takiego rozpieprzonego wszystkiego. Super stop. Zmienimy sobie super stópki na te lepsze. Bo tutaj znów się może hub poblokować. No właśnie, tu jest poblokowany hub. Mamy tylko i wyłącznie dwa ekstraktory, które sobie tutaj produkują. A te niestety już nie są w ogóle podłączone do tego systemu. Pytanie dlaczego? Pytanie dlaczego? To nie jest wcale dobre. Tak naprawdę wychodzi na to, że my mamy tylko i wyłącznie dwa ekstraktory superstópki. Ja sobie to powrzucam, to one zaraz się zainteresują tymi same sobie po to przylecą, ale... Ale nadal jest to dosyć problematyczne. Pytanie, czy w ogóle tutaj jest... Zaopatrywanie jest i zaopatrywanie jest, okej. I poziom pożywienia, spokojnie. Rekonstrukcja... No właśnie, tu kolejne superstópki, których oczywiście nikt nie zbierał, no. A prąd wykorzystywało, surowce wykorzystywało, bez sensu. Totalnie bez sensu, okej. To już jest wykrzaczone. Dzień dobry, do widzenia. Kobalt sobie wróćmy. I robimy kolejne ekstraktory rudy P3, które się nam oczywiście mega, mega przydadzą. Tylko jeszcze chwila. Bo wszystko pięknie, ładnie, ale musimy niestety tą niszczareczkę sobie przenieść. Plecak P6. Boże, nie mówcie, że w końcu będziemy mieć większy plecak. I kolektor organizmów wodnych, czyli dzisiaj sobie może zaczniemy nawet ryby. Ryby. Zaopatrywanie oczywiście w nadstop. Produkcja nadstopu. Produkcja nadstopu. Zaopatrywanie w nadstop. Zaopatrywanie w nadstop. Produkcja nadstop. No też w tej chwili już tego nie potrzebujemy zbytnio. To jest znów jakieś super stópki. Nawet nie potrzebuję już w teorii tego... tej niszczarki, tylko teraz ją tak naprawdę użyję. Użyję, wezmę ją, żeby sobie poprzenosić te rzeczy. Poprzenosić te rzeczy, okej. Nie potrzebuję już tego tytanu, żelaza, maltu. Tu rzeczy dla mnie zbędne. Dobra. Już mi produkcja nie grozi, że tak powiem. Już mi produkcja żadna nie grozi. To by się przydało, no włącz niszczareczko. Czarka robi brrr. Czarka robi brrr. No i dobra, pozbyliśmy się tego. Musimy tu już sobie kliknąć tylko. Rekonstruujemy. Proszek jeszcze został, wow. Panie. Takich rzeczy nie robić. Dobra, czy my zmieścimy to? Zmieścimy to. Fajnie. Bardzo przyjemnie. Zwiększyliśmy sobie tą produkcję tego super stopu. Ale wydaje mi się, że możemy sobie pozwolić jeszcze na kilkanaście nawet tych traktorów. Zrobić ten plecak w końcu. O tym też pamiętam, spokojnie nie krzyczcie. O tym też pamiętam. Dobra, tu będzie tak. Ups. Trochę nie tak jak trzeba, ale może być. I tu jeszcze jedną można wstawić. O ile się off-course zmieścił. Myślę, że teraz już na super stop naprawdę nie możemy narzekać. Mamy go chyba już tyle, że na razie starczy. Być może dałoby się zrobić produkcję również samych tych pałek ze super stopu. Rentów, przepraszam, nie pałek. Pałkę to masz się gdzie indziej. Ale czy mi to naprawdę jest potrzebne? Jak chcę, to sobie zrobię, jak nie chcę, to sobie nie robię. Myślę, że na razie nie ma sensu. Myślę, że na razie nie ma sensu. Gdzie to jest? Tu jest.
kurde, już mnie korci ten plecak. Chcę zobaczyć, ile mi to miejsca odblokuje. Czy to jest naprawdę sens, bo jak mi to tylko, nie wiem, 8 slotów, to się wkurzę. A może nawet nie wkurzę, a rozczaruję. Krytyczny poziom pożywienia. W ogóle ja sobie to skasuję. Robimy sobie teleport taki, wiecie. Klik te tu. O, ładnie. Super stop. No i nie widzę, że tego pożywienia mi brakuje. Nie krzyczcie. Nie krzyczcie. Już idę zjeść. Bo teraz się okaże, że jednak jedzenia tutaj nie ma. Wszystko poszło na handel. Dziwo nie. Znaczy się wyrabia. Czyli się wyrabia. Kolejną może zebrać? Można. Nie wiem, czy nawet nie zrobimy ciastka. Tak jest achievement. Kakao. Mąka już jest. No i jeszcze nam brakuje 3 pszenicy. To nie jest dużo, ale brakuje. Niestety, ale brakuje. Tu jest jakiś wybuchowy proszek. Tego w ogóle nie ma. Tu będą w ogóle silniki. Zaopatrywanie w silniki, okej. Tu jest mutagen P3. Czemu ten mutagen P3 nie jest zabierany? Tu jest w ogóle zaopatrywanie. Jest. Tu jest zapotrzebowanie. No jest. U mnie jest zrobione. Dobre pytanie. Dobra, plecak P3. P6, przepraszam, nie P3. Jest do zrobienia. To zobaczmy, ile tak mamy. 5 na 2, 4, 6, 7. Dobra. 5 na 7. 2, 4, 6, 8, 9. No 10 slotów mi to dał. Że tak powiem, no... Jakby miało nie dać nic, to dobrze i tak, ale... Ja jakoś jestem super zadowolony z tego, no tak średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział. Dobra, tylko tak, no odblokowały nam się również kolektory organizmów z wody. Ale potrzebujemy jedwabiu. A żeby zrobić sobie jedwab, musimy zrobić sobie jedwabniki. Więc zajmiemy się tym razem hodowlą jedwabników. Jakkolwiek to kurwa brzmi. Ale tak. Jedwabniki nadchodzę. Tutaj nic nie było robione, nic nie było robione. Larwa rzadka. O dziwo, nawet chyba mamy. No mamy. Tylko tak, nie mamy w tej chwili jeszcze... Nie mamy w tej chwili próbki bakterii i nawozu. Powinno być na górze. I próbki bakterii, które są... Strony mamy? Mamy. Gdzie to się robiło? A, to się robiło tu. Okej. Okay. Nawalimy trochę tego. Biegunek pełny. Próbki bakterii to było tu. A czy my tego chyba potrzebowaliśmy, prawda? Kurde, ja mam normalnie pomiędzy złotej złotej rybki chciałem powiedzieć. Shiro, mów wolniej. Shiro, mów wolniej. Ty po prostu czasem jak się zaczniesz jąkać, to jest kaplica. Dobra, sekwencjonowanie sobie ty poszło. Szkoda, że nie da się tego z menu wyboru robić. Na pewno by przyspieszyło delikatnie. No może przeżyję. Może przeżyję. Sobie tutaj trochę tego. Niech będzie tak. Zróbmy sobie więcej oczywiście próbek bakterii. O, czegoś mi zabrakło. Wody zabrakło. Nie może być. Zabrakło wody. Próbki bakterii. Kolejne mutageny. Już urosło. Już mamy.
Że larwy siedzą? 90%. Jest jedwabnik. Jedwabnik numer 1, jedwabnik numer 2. W ogóle zobaczcie, że tutaj te jedwabniki się nie pokazują. Jedwabniki są, bo są. Dobra, ale to i tak powiem wam osobiście, że będzie mało. Tego będzie mało, bo potrzebujemy 3 na 1. No to jeszcze minimum 2. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jeszcze potrzebujemy minimum 2. I totalne mini-mini. No ale dobra, tamto sobie już oczywiście wystawimy. Butelka z wodą i butelka tlenowa mi jest potrzebna, o dziwo. Nie wiem, po co butelka tlenowa. No ale niech będzie. Już zrobimy tu jedną butelkę tlenową. Nie ma wody. Już jest woda. Oj, to nawet musimy w środku mieć. O, no dobrze, to dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Ale to nie szkodzi, bo będziemy to mieć po prostu tutaj. Gdzieś. Chyba. Może być tu. Jak tam moje zabniki już są? 1%? 3. A tu szybko się robią? Coś tam się robi. Dużo do tworzenia materiałów. Dobra, daj tam jedwabnika i daj tam nie jedwabnika. Kurwa, kolejna kapsuła tlenowa mi jest potrzebna. Wziąłem pod uwagę, że tak szybko będzie się tworzyć. Nawet zrobię to dwa razy. Tam mi chyba będzie teraz brakować nawozu P1. Dobra, weźmy te 3. Próbki bakterii też 3. Spróbujemy sobie zrobić jeszcze po jednym. Raz, dwa, trzy. Nie to. Chcę robala. Raz, dwa, trzy. Akurat 3. Świetnie. Jedwabnika to ty mnie oddaj. To se weź. Wody nie. Woda jest do picia. Znaczy, nie do picia. To jest wabnika, ale nie do takiego. Dajcie do stworzenia już mu całego terytorium, a nie do produkcji robala. Jeszcze nic. No, sztygnoju, no. Jej wabniki wredne. Zapotrzebowanie, zaopatrywanie oczywiście jedwabiu. Oczywiście zaopatrywanie i jedwabiu. Chcę to wrzucić. Potrzebujemy 3. Może się trochę z tym zejść. Może się trochę z tym zejść. A ja bym przy okazji wrócił do produkcji dronów, bo one się nie wyrabiają. Wybuchowy proszek. My mamy już na przykład siarkę. Czy siarka jest już produkowana? No, średnio bym powiedział. Średnio bym powiedział. Chciałem tu iść. Nie ma irydu. I to był mój drugi punkt na liście to do. Do zrobienia. Bo my nawet nie mamy tego miejsca. Najlepiej to by było z domu przelecieć. Naprawdę przydałoby się ten iryd jednak stworzyć. Bo po pierwsze, my już w tej chwili mamy do dyspozycji tworzenie kolejnego. Gdzie to jest? Tu jest. O kurde. Podgrzewacz P5. Zobaczcie, ile on daje ciepła i ciśnienia. To jest od cholery. To jest od cholery. Więc musimy, zobaczcie, 360,5 energii. 360. To jeden podgrzewacz P5 nie byłby w stanie być zasilany przez reaktor jądrowy P2. Nie byłoby opcji. To 45,5 jest na wiertło P4, a to jest 360. To więcej niż teleporter. To więcej niż ekstraktor rudy, no. Niż drony. Nie, drony to nie 850. To drony mają swoją wartość. Ale no, potrzeba jednak surowcy. Potrzeba surowcy, trzeba zarabiać.
Trzeba tworzyć iryd. I tyle, i bez dyskusji. I bez dyskusji. Tam w ogóle nawet chyba jest stworzony iryd do robienia, tylko ten iryd to tak 2 na 10, nie? To też można usunąć. Nas chyba jeszcze nie było tutaj. Nie właziliśmy na górę. Przynajmniej sobie nie przypominam. No właśnie, ty były jakieś tam rzeczorki. Były jakieś rzeczorki oczywiście. Sektor DP3. To się Shiro, kurwa, żeś popisał. Popisałeś się, Shiro. Jesteśmy na górę. Ja tu byłem jednak. Nie, dobra, może jednak byłem. Tak, byłem, przepraszam. Pomałem was. Oj, ja niedobry, ja niedobry. No to wygląda. Pomyliłem się. Ops. Te napity. No dobra, musimy na pewno zrobić teleporter w tamtym miejscu. Musimy zrobić pręty osmowe, pręty superstópkowe. Nawet możemy to zrobić. Nawet możemy to zrobić, tylko tak. Teleporter. Zeolit, obsydian, bla 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 bla. Może być. Coś leci chyba. To wygląda jak zrzut surowcy, których nie potrzebujemy już w tej chwili. A niech se warą. Fajerwerki zawsze się przydadzą. Okej. Więc tak, robimy teleporter jako pierwsze, bo nie chcę się już dymać dookoła. To po pierwsze. Po drugie, zupgrade'ujemy sobie troszeczkę produkcji tego irydu. To jest dobry pomysł. Tu możemy sobie zrobić teleporterek. Oczywiście sobie podpiszmy iryd. Irydek. O, prętów irydowych nie ma. No i właśnie. I się zaczęło. Zaczęło się, że nie mamy prętów irydowych. Na szczęście coś tam się uzbierało. Ale faktycznie już iryd to pustka. Totalna pustka. No i dobra. Stać nas, stać nas. Zrobię, zrobię. Czyli tak, tutaj dajemy oczywiście wydobywanie irydu i zaopatrywanie w iryd. Tu również. Irydys. Irydys. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jest. To trzeba wyczyścić. Oczywiście tego będę w ogóle się chciał pozbyć po całości. Tylko nawet jeżeli zrobię tutaj niszczareczkę, to bym mogę zrobić niszczarkę. Niezbyt, bo nie mam proszku. Muszę zrobić z teleportem. No może sobie coś... O, no i super, zdestakowało się ładnie. Co tam mogło? Co tam mogło, to się zdestakowało. Kolejna pałka irydowa, nawet będzie nas chyba stać na kolejne kopalnie. Już coś się wydobyło. Dobra. Kolejna kopalnia. Produkuj iryd. Zapotrzebowanie oczywiście również na iryd. Tu. Tyk. Kolejny ekstraktorek irydu. Zaraz mi pierdyknie prąd, jestem pewny. Już dawno nie stawialiśmy żadnej stacji. No ale teraz tego prądu to my zużywamy naprawdę mega dużo. Pręt osmowy, tego już nie mam. Jak z tym osmem stoimy? Tak, wtedy bym powiedział.
bym powiedział. Dobra, super stupek też trochę jeszcze mamy. Mówię, no teraz to już jest czas, gdzie my to wszystko upgrade'ujemy na maksa, gdzie tak naprawdę... No, już nie robimy to w małych ilościach. Pamiętacie, ile ja musiałem czekać, żeby zrobić głupi nawet... No nie wiem... Jak robiliśmy grzyby. Albo coś podobnego. Cały czas musieliśmy czekać. A teraz no to już lecimy po prostu jak głupi dzik w Agrest. Tyle. Jak dzik w Agrest. Prędzej rydowy. Zabrakło. Iryt. Zaopatrywanie. Iryt. Iryt. Zaopatrywanie. Iryt oczywiście. Niezapotrzebowanie. Zaopatrywanie. Iryt. I produkcja. Iryt. No i dobra. Czy mi jednego będzie brakować niestety. Ale to też sobie dorobimy na spokojnie. Okej. Zobaczmy, czy nasz jedwab się już tam powoli zrobił. Mam nadzieję. Tutaj chyba też nam się te robaczki porobiły. Oczywiście, że takie jedwabniki mamy. A zrobię to w ogóle? Zrobię. Nawet mamy już jedwab. To w ilości, której nawet chcieliśmy. Dobra, możemy zrobić kolektor organizmów wodnych. Zobaczymy, jak to działa. Czy w ogóle zadziała. Fitoplankton A. Użyj w inkubatorze, by stworzyć ryby. No ciekawe, ciekawe. Czas produkcji 60 sekund. Nie szkodzi. Zbieramy sobie glony przy okazji, bo troszeczkę próbek bakterii nam odpadło. Nadal nie widzę żadnego sposobu, żeby jakoś to zautomatyzować. W teorii mógłbym na przykład tutaj gdzieś zrobić jakieś takie plantacje pseudo... Jeszcze nie gotowe. Próbek bakterii. Dopiero z tego próbować cokolwiek stworzyć. Nie z samych glonów per stricte. Tylko właśnie próbek. Ale to by wymagało ode mnie trochę kombinacji. A tu też się ładnie zrobiło. Zrobiło się. A nie, przecież ty pływasz w wodzie i masz niski poziom nawodnienia. Jak to się zdarzyło, nie wiem. Dobra, czy zrobił się jakiś fitoplankton? Się zrobiło. Coś mamy. Sekwencja DNA. Co my tu możemy zrobić? To chyba nie tu. To było chyba... tu? Nie. Nie. Musimy zrobić ikrę. Mutagen P3 i nawóz. Nawóz jest, weźmy więcej. Mutageny P3. Czy? Nawóz P1, weźmy więcej trochę, bo tego nawozu jest naprawdę dużo. Tego nawozu jest od groma. I tu trzeba zrobić właśnie i to plankton B, to i to. No i zobaczymy, co tam nam w trawie będzie piszczeć, bo rozumiem, że tu inkubator działa na zasadzie troszeczkę naszej kopuły motyli. Takie mam wrażenie. Takie mam wrażenie. Jedwabniki coś robicie? Wiertalają się jak zwykle. I wtedy już chyba zaliczymy nawet etap zwierzęcy. Mutageny P4. Rozprzestrzeniające owady. Wiertło P5. To też ciekawe. To też ciekawe. Ule P2. No ale to jeszcze tam daleko, daleko brakuje. Ikra ulani, myślę, że to szybko pójdzie. 50 kilo to nie jest jakoś tam super dużo do wyprodukowania. Mamy te ryby, czy nie ma tych ryb? Jak to będzie w ogóle wyglądać?
Jest riba. To wygląda? Mnożnik zwierząt 200. 8 gram na sekundę. To niedużo. Ale mamy riby. Mamy riby. Oj, nawet ktoś fitoplankton jeszcze zebrał. No dobra, to inkubujemy rybki. Inkubujemy rybki. Tam było to, to i to. To, że nie wziąłem więcej mutagenów. No dobra, moi drodzy, no to czyli tak. Osiągnęliśmy w tej chwili już etap ryb. Mamy już naprawdę dużo tego. Dodatkowo mam tyle mutagenów, że ja tych ryb będę mógł najebać tutaj sporo. Naprawdę sporo. To nie będzie jakoś nawet problematyczne dla mnie. No może ten fitoplankton B, ale no zrobię więcej sobie jeszcze tych kolektorów i naprawdę no, to nie będzie chyba większy problem. Co to? Co to? Jakaś wielka kometa. Mi się wydaje, że to może być kwarc pulsarowy. Dziwne, dziwne, dziwne. Bardzo wolno leci. I to dziwnie się złożyło akurat w momencie... Kwarc pulsarowy. No właśnie, dobrze mówię. Dziwnie się złożyło w momencie, kiedy zaczęliśmy robić ryby. Jakby gra miała jakiś taki, wiecie, algorytm, który mówi, hej, jak zacznie robić jednak rybki, dobra, to znaczy, że już on jest na jakimś tam poziomie rozwoju i już tak go nie musimy cisnąć z tym kwarcem pulsarowym, możemy nawet tam jakąś kometkę raz na jakiś czas wysłać, nie? Tak wyglądało. Tu jeszcze jest jedna. Jeden, ale niestety tego nie weźmiemy. No dobra, no lepiej mieć niż nie mieć. Jestem tego zdania. I kolejne rybki się zrobiły. Nie widzieliście tego. Nie było tego. Nie widzieliście. To był przypadek. Zobaczcie, rybek. Kurczę, no. Otwartelnowa, tego też nie mamy. W ogóle trzeba zacząć robić płytki, bo płytki mamy już naprawdę w bardzo ograniczonym... ograniczonej ilości. W ogóle te kapsuły tlenowe, nie sądziłem, że one jeszcze będą potrzebne kiedykolwiek. Po co są? Nie wiem. Ale dobra, może trzeba akwarium natleniać. Lecimy z tym koktem. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu, grę do was, Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach The Planet After, a z widokiem ryb was zostawiam. Trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Hej, hej!